mamy pulpę z dyni i teraz będziemy robić ciasto, więc będziemy potrzebowali połowę szklanki tej pulpy, więc to na razie odstawiam. Tutaj sobie już przygotowałam połowę szklanki, więc to wędruje do miski. Teraz będziemy potrzebowali połowę szklanki masła orzechowego i możecie tutaj dać dowolne masło. To może być masło z nerkowców, masło migdałowe, jakiekolwiek ulubione orzechowe masło, też połowę szklanki. Teraz do tego wbijamy jedno jajko i całość będziemy musieli utrzeć. Wystarczy ręcznie przy pomocy jakiejś łyżki czy widelca, żeby wszystkie te składniki nam się dokładnie połączyły. Dodajemy teraz 1/4 szklanki kakao. Trochę więcej mi się tutaj wsypało, ale możecie być dokładniejsi w swoich obliczeniach. 3 łyżki cukru, ja daję cukier brązowy. Zamiast cukru możecie dać na przykład 3 łyżki miodu albo 3 łyżki jakiegoś syropu, no generalnie jakiegoś słodzidła. 2 łyżeczki proszku do pieczenia, używam oczywiście tutaj bezglutenowego proszku do pieczenia. Szczypta soli. I ja dodaję tutaj jeszcze swoją domową przyprawę pumpkin spice, ale możecie dodać po prostu cynamon albo, nie wiem, przyprawę korzenną. Tak myślę, mniej więcej 1 łyżkę. I całość teraz muszę ponownie dobrze wymieszać. Zapomniałam dodać oleju, więc jeszcze musimy dodać 3 łyżki oleju. To może być dowolny olej, to może być olej kokosowy albo rzepakowy, ryżowy, jaki używacie w kuchni. No i teraz całość już mieszam. Ciasto wyszło mi gęste, ale jak Wy dodacie miodu, to może być bardziej płynne. Nie przerażajcie się tym, będziecie po prostu, nie wiem, 3 minuty dłużej trzymać w piekarniku i też wszystko będzie ok, więc konsystencja taka, albo delikatnie bardziej płynna. Teraz całość przekładamy do foremki. Mam tutaj foremkę, małą keksową foremkę, przy czym żeby to była mała keksowa foremka, a nie taka długa jak na babkę piaskową, tylko krótka foremka. Zazwyczaj, żeby sobie ułatwić pracę, to spinam sobie papier tutaj takimi spinaczami biurowymi. Później oczywiście zdejmuję albo boki foremki smaruję masłem, to już jak Wam będzie wygodniej. Chodzi o to, żeby ten papier nie przeszkadzał w nakładaniu ciasta. Na 30 minut do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Zobaczcie, tak wygląda gotowe brownie. Jest super soczyste, naprawdę ono się po prostu aż rozpada pod nożem, więc trzeba uważać jak się kroi. To ciasto aż prosi się o jakąś polewę z gorzkiej czekolady albo cokolwiek innego na górę. Natomiast świetnie sprawdza się też jako taki kawałek do lunchboxa, do szkoły.